Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek z Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji. To miejsce doskonale znane, ale w zupełnie inaczej wyglądające od kilku tygodni. To tutaj wykonany został za sprawą miasta remont, który kosztował bagatela ponad 3 miliony złotych. Ale dzięki temu dzieci, młodzież, ale także i rodzice znajdą tutaj nie tylko fachową pomoc, ale będą mogli to robić w komfortowych warunkach. Dlatego zajrzymy do jednej z takich pracowni, w której właśnie prowadzone będą zajęcia. Przypomnę, że to jest niezwykle ważne zadanie, bo Miejskie Centrum Wspomagania Edukacyjnego będzie realizowało również kluczowe dla organizacji kształcenia w mieście Opolu zadania, czyli koordynowanie, rozwój, unowocześnienie działań związanych ze wspomaganiem szkół, przedszkoli, placówek miasta, podnoszenie jakości kształcenia, optymalizacja form edukacji, typów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Opole, no i co najważniejsze, także analiza potrzeb dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. No a tych dzieci, jak się okazuje, jest niestety coraz więcej. W ostatnich raportach mówi się o dzieciach i młodzieży z różnego rodzaju dysfunkcjami, deficytami mającymi właśnie złożone podłoże medyczne i środowiskowe. Co ważne, przypomnę, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji to jednostka, która powstała z połączenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dlatego tutaj już niebawem będą, tak jak my jesteśmy teraz wczesnym rankiem, jeszcze w pustej sali, pracować za chwilę i psychologowie. Będzie ich 20, 16 pedagogów, 7 logopedów, 17 doradców nauczycieli. No i to wszystko znajdzie się tu, w jednym miejscu, właśnie przy ulicy Powstańców Śląskich. Przypomnę, to jest ta zmiana, bowiem przecież część tego ośrodka właśnie znajdowała się przy ulicy Niedziałkowskiego. A dzisiaj krótkie, uroczyste otwarcie i pokazanie tych niezwykle ważnych dla kształcenia i poprawy nie tylko jakości dotyczącej i dzieci, i młodzieży, jeśli chodzi o pomoc pedagogiczno-psychologiczną, ale także i dla ich rodziców. A zatem Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, w nowej szacie, w nowej formule. No i wypada nam oczywiście życzyć tylko powodzenia i sukcesów w pracy.